Na Matouszka, obok niego Erik Gundersen w kasku niebieskim, w białym Chris Morton i w żółtym Roman Jankowski, którego oklaskiwaliśmy przed chwilą. Zdenerwowani wszyscy. Dobrze wyszedł Roman Jankowski. Jankowski przed Gundersenem, proszę Państwa. Gdyby tak było od początku, ten człowiek w żółtym kasku na czele to Roman Jankowski. Wierzyć się nie chce, to była ostatnia szansa dla zachowania tytułu mistrza świata dla Gundersena, ale daleko przed nimi Roman Jankowski, którego już przekreślaliśmy, a przed chwilą wygrał wyścig i teraz prowadzi. Myślę, że Andrzej Pogorzelski, który wychowywał Jankowskiego, może być mimo wszystko dumny ze swojego podopiecznego. Jankowski na drugim miejscu, Gundersen na trzecim, Chris Morton i czwartym jest Roman Matouszek. Proszę Państwa, przyznam się szczerze, że marzyliśmy sobie, aby Polak mógł pokazać swoją autentyczną klasę i myślę, że ta walka z Gundersenem, proszę zobaczyć, jak oni dwaj walczą. Gundersen teraz będzie atakował po zewnętrznej, ale Polak się nie daje, tak było przed chwilą z Pedersenem. Jeszcze jeden atak po zewnętrznej Gundersena, on walczy szalenie o tytuł mistrza świata, chyba da radę Gundersen. Dał radę Gundersen, ale Polak pokazał wspaniałą walkę. Jankowski drugi, na trzecim miejscu Chris Morton, a na czwartym Matouszek. Szkoda, bo gdyby Jankowski dowiózł pierwszą lokatę, przeskoczyłby Mortona, a tak będzie 14 Matouszek daleko z tyłu. Myślę, że to co oglądaliśmy, to jest ta jaskółka, która przyniesie wiosnę polskiemu żużlowi. To znaczy drzemią w polskich zawodnikach wielkie możliwości.